Także siemano, ja jestem Arusz, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj ubrudzimy się trochę w błocie. Mianowicie rozpoczynam nową serię pod tytułem Błoto. Nie wiem, ale nie wiem pod jaką nazwą. W każdym bądź razie będziemy grać w grę Mud Runner. Także mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie chcę, wiecie, mam serię, która jest aktywna z Team Fortressa, mianowicie od sera do cheeseburgera, czyli od zera do snajpera. No i nie chcę też, żeby było zbyt monotonnie na moim kanale, tak? I chcę, żeby była jakaś różnorodność, dlatego też dzisiaj sobie zagramy w Mud Runner. Mam jeszcze chyba 3, może 4 gry, które będą po prostu propozycją na serię. Ten odcinek z gry Mud Runner. I tak zrobimy kiedyś serię z tego Mud Runnera. Od was zależy, czy zrobimy ją teraz, czyli teraz. Sorry, musiałem zrymować, bo byłbym chory, gdybym nie zrymował. Od was po prostu zależy, czy zrobimy tą serię teraz, czy może po prostu kiedy indziej. Tak, i ta seria jest, można by powiedzieć, poboczną, ponieważ Team Fortress jest póki co w sumie taką główną serią, ale niestety lub stety pojawia się głównie w soboty, a w czwartki właśnie nie ma za bardzo co nagrać, a Infinite Craft widzę, że po prostu wam się już znudził po 3 odcinkach, także no wiecie, nic na siłę. Więc stwierdziłem, że po prostu dzisiaj sobie zagramy w Mud Runner, więc co, przejdźmy po prostu do gry i w grze wam wszystko objaśnię. Także okej, okay, witajcie w grze. Ogólnie na sam start chciałem powiedzieć, że mam jeszcze kilka propozycji do nagrania, ale to za chwilę sobie zobaczymy. Jeśli ktoś wie, czy tutaj jest jakiś tryb, jak to się nazywa? Tryb zdjęć, to napiszcie mi w komentarzach, bo ułatwi mi to robotę. Bo wiem, że chyba kiedyś grałem i coś tam było, jakiś tryb, że można było tam zdjęcia robić, albo mi się powaliło ze SnowRunnerem, nie wiem. SnowRunnera kiedyś też zagram, ale póki co jest, no, nie na mój budżet ta gra, więc na razie zagramy w Mud Runner. W każdym bądź razie przejdźmy sobie do samouczku. Ten samouczek wyjaśni ci podstawowe pojęcia gry. Okej. Na początek rozejrzyj się po okolicy, używaj mysz, aby przemieszczać kamerę. Okej. Lewy przycisk myszki rozpocznij przemieszczanie kamery. Wszystko widać? Chyba wszystko widać. Okej. Dobra, czyli lewym się steruje. Kurde, bardzo fajny to jest chyba UAS, nie? UAS chyba. Nie wiem, ale w każdym bądź razie bardzo ładny. Ładny. Okej. To było sterowanie kamerą gry Mud Runner. Przełączymy teraz grę w tryb centralna kamera w ciężarówce. Możesz to zmienić w menu ustawienia. Centralna kamera? Świetnie, teraz ruszajmy zwolnij hamulec ręczny i kieruj się wzdłuż asfaltowej drogi. Okej. A gdzie jest? Zobaczę tą centralną kamerę. Okej. A pod jakim klawiszem? Nie mam pojęcia pod jakim klawiszem. W każdym bądź razie, kurde, bardzo, bardzo ładnie wygląda. Mam nadzieję, że wam nie będzie jakoś cięło. Chociaż jak widzę na OBS-ie, to nie, nic wam nie tnie. W każdym bądź razie bardzo ładnie wygląda. Gierka jak i po prostu. Zwolnij hamulec ręczny i kieruj się wzdłuż asfaltowej drogi. Okej. W ogóle tu mamy jeszcze jakieś tryby kamery. Tu jest jeden. To jest ta centralna chyba. Dwa. I trzy. Aha. Przed tobą błoto. Uruchom napęd na wszystkie koła i blokadę mechanizmu różnicowego. Czyli dyfer i co tam? Napęd na cztery koła. I blokada dyferencjału. Okej. No i jadymy. Jedź wzdłuż błotnej drogi, podczas gdy AWD i blok dyf są aktywne. Włączony AWD powoduje, że ciężarówka zużywa więcej paliwa. Blokada dyfra sprawia, że wszystkie koła pojazdu kręcą się równo, ale pojazdem trudniej jest manewrować. Okej. Dobra. Także tak to wygląda. Zbliżasz się do innej ciężarówki. W grze Mud Runner możesz przełączyć się między odblokowanymi ciężarówkami i podjeść bliżej do ciężarówki. Okej. W ogóle, jak się uwalił błotem, co jest? Nie no, kosmos. Okej. Teraz możesz się przełączyć na tę ciężarówkę. Aby to zrobić, otwórz tryb zaawansowany i użyj przycisku Zmień pojazd. Czyli V i co? Zmień pojazd? Aha. I kliknąć w to. Dobra robota, weź pod uwagę, że ta ciężarówka posiada tylko napęd na tylne koła i nie jest wyposażona w blokadę mechanizmu różnicowego. Zwolnij hamulec ręczny i kieruj się wzdłuż drogi. Okej. Jadymy. Aha, no tak, ręczny. Tu jest pierwsza kamera, a ta druga? O kurde. Nie wiem, a ta trzecia? Aha, jest niedostępna w samouczku, dobra. Później sobie obczajemy tą trzecią kamerę, czyli chyba z kabiny. Ogólnie w tą grę już trochę grałem, tylko że przynajmniej 2-3 lata temu.
Każda ciężarówka w grze Mad Runner jest wyposażona we wyciągarkę? Chyba w wyciągarkę, którą możesz zaczepić o pobliskie drzewo lub pojazd. Użymy jej, aby wjechać na wzgórze. Okej. Okay. Aha. Jestem zablokowany, ta? Ta. No dobra. Dajmy to tu na przykład. Aha, pod F-em się wyciągarkę. Ale nawet obyło się bez wyciągarki. Aby odłączyć wyciągarkę, kliknij symbol krzyża. Znajdę się... Okej. Okay. No. Usuń zresztą. Okej. Okay. No i teraz z górki, więc... No, z górki. Bardzo dobrze. Odczep wyciągarkę i uda się w kierunku budowli. No, już odczepiłem. Okej. Okay. To nie mam pojęcia, czy to jest jakiś Ural, czy Kras, czy... Ja nie wiem, ja się średnio znam na takich tych... Chyba jakiś Kras, nie wiem, nie mam pojęcia. Najwyżej wygoogluję i wam wpiszę w napisy, co to jest za ciężarówka. Świetnie, oto warsztat. Tutaj wyposażysz się w osprzęt oraz naczepy. Jeśli grasz w trybie uproszczony, możesz stąd też odholować ciężarówkę do warsztatu. Okej. Okay. Aby uzyskać dostęp do warsztatu, musisz go odblokować za 4 punkty warsztatu. Ktoś dostarczył tu już 3 punkty warsztatu, a nasza ciężarówka posiada 1 punkt, więc możemy go odblokować. Okej. Okay. Rozładuj. Gotowe. Ciężarówka zostaje w pełni naprawiona w odblokowanym warsztacie. Zapas paliwa jest uzupełniony, ale tylko do poziomu 200 litrów. Celem gry jest dostarczanie kłód kłód do tartak. Więc zainstalujmy teraz dodatek umożliwiający ich przewóz. Okej. Co tu mogę? Skrzyniowe? Kliknij dwukrotnie skrzyniowe. Okej. Okay. To mamy skrzyniowe. Teraz twoim celem jest punkt tartaczny. Punkt tartaczny. Śmiesznie to brzmi. O Jezus. Ale fajnie się w tym błocie to giniecie wszystko. Diesel musi kopcić. Pa jak jedzie. I co jest? Bak nawet widać. Wir w baku, ty. Nie no, nie ma wirów w baku aż tak. W sumie nie ma w ogóle wirów w baku teraz. Nie no, ale pięknie to wygląda. To błotko. Złotko. Dobra, tira będziemy... Co? Tutaj możesz załadować swoją ciężarówkę różnym typom kłód. Drewna. Przypisana jest inna liczba punktów załadunku. Nasza aktualna ciężarówka może przewozić wyłącznie krótkie kłody. Okej. Okay. To są średnie, to są długie. No to krótkie bierzemy. Teraz udajmy się do ostatniego celu, którym jest tartak. Okej. Okay. Dobra, no to jadymy na tartak. Jadymy na tartak. Ty, te kłody też mają fizykę. Też się tak trochę gibią. I ta skrzynia się gibie. Kurde. A nie pamiętam, z którego roku jest ta gra. Ale ogólnie to... No, fajnie, fajnie. Fajnie sobie to działa. Fajna jest fizyka ogólnie, błota i tak dalej. I jak w ogóle instalowałem tą grę niedawno, to się zdziwiłem, ile ona waży. Bo pewnie widzicie, no grafika nie jest jakaś zła, typu, nie wiem, 2009 czy coś w tym stylu. Nie jest jakaś oldschoolowa grafika, bardziej taka... Dzisiejsza, może 2017 rok. Mniej więcej coś takiego. Plus jest ta fizyka błota na dosyć wysokim poziomie. Jak i ubrudzenie samochodu, uszkodzenia i inne takie ekscesy majonezy. A ta gra waży tylko 1,5 giga. Tak, 1,5 gigabajta. Więc no pojebane. Teraz czas rozładować ciężarówkę. Pamiętaj jednak, że w prawdziwej grze zapewniłoby ci to tylko 2 z 8 punktów załadunku wymaganych, aby wypełnić tartak. Okej. Okay. Rozładuj. Nice. Udało ci się ukończyć samouczek. Ten samouczek nie obejmował wszystkich aspektów gry. Wyzwania pozwoli ci dowiedzieć się więcej. Okej, okay, czyli wyzwania pozwolą nam się dowiedzieć więcej. Wyzwania. No trochę tych wyzwań tu jest. Dobra. A jakbym chciał jeden gracz sobie zagrać?
Przełącz na symulację. Można odkładać pojazd do odblokowanego warsztatu? Aha, uproszczony. Nie, no nie chciałbym kontynuować tego. Wolałbym tutaj zagrać sobie jeszcze raz, bo już nie pamiętam, co tam się robiło. W każdym bądź razie, zróbmy sobie może dzisiaj wyzwanie, bo jest to taki pierwszy odcinek, tak jakby wiecie, pilotażowy, coś w tym stylu. Także, co tutaj mamy? Wyposażenie. Zabierz naczepę i jedź do małego miasta. Cele dodatkowe. Nie uszkodź swojego ani żadnego innego pojazdu. Nie wjeżdżaj na przeciwny pas ruchu. Jadąc z przyczepą, użyj kamery z widokiem z kabiny. O kurde, to może być dosyć ciężkie. Cel główny. Zabierz naczepę. Aha, dobra, to już czytałem. Dobra. F1 typ nawigacji. Kurde. Aha, czyli. Okej, okay, czyli tutaj mam jechać. No dobra. Kurde, wystraszyłem się. Chciałem zobaczyć, co to jest G. To jest klakson. Pod H mamy. A tu jeszcze jakieś kierunkowskazy się robiło. Chyba. A, strzałkami też można. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie. Odpalamy maszynę. I jadymy. O! Kabina. Dobra, to już sobie przełączmy na kabinę może. O Jezus. Tędy przejechać to będzie trochę. Trochę. No właśnie. Czy jadę mnie? Dobra. Spróbujmy. Aha. To ja muszę. Tom zrobić kamerę, żeby się zaczepić. Spróbujmy się tu za. Aha. Mogę jakoś się inaczej zaczepić, żeby stąd wyjechać? Spróbujmy na prostych kołach. O, na prostych kołach idzie, dobra. Dobra, to nawet nie potrzebowałem drzewka. Ale dobra, aktywujmy sobie tą kamerę, ponieważ takie zaraz zadanko. Cholera jasna, będziemy mieli. Trasa odjazdu jest widoczna również w grze. Podążaj nią, aby znaleźć naczepę. No dobra, dobra. Dobra, na razie sobie pojedźmy tak, bo tu będziemy załadunek robić. Dobra, sobie to wykręcę. Kurde, w tą grę by się zajebiście grało na kierownicę, ale niestety nie mam kierownicy. A pad też mi tak średnio działa. W sensie on działa, tylko że musiałbym zaktualizować sterownik w kompie, ale. Nie wiem, mój komputer coś tego nie ogarnia. Tych sterowników. Dobra, i teraz musimy. Teraz musimy. Gdzie jechać? Tutaj. Okej. Okay. Jadąc z przyczepą, użyj kamer z widokiem z kabiny. Okej. Okay. Spróbujmy sobie to zrobić. No, nie chcę tego. Dobra. Jeden. Okej. Okay. I gdzie ja mam jechać? Gdzieś w tą stronę. O Jezus. To będzie dosyć ciężkie. Nie wiem, czy kamerką nic nie zasłaniam, ale. Nie, raczej nie. Nic nie zasłaniam akurat. Bo ją tak randomowo tutaj ustawiłem. W ten sposób, więc. Zastanawiałem się po prostu. Czy nie będzie przeszkadzać. Generalnie to śmieszy mnie trochę to, jak widzicie, ile tu jest kilometrów, jakieś. Ile obrotów i tak dalej. To mnie to śmieszy, że to wygląda jak w jakimś nowym Mercedesie. O kurde. Dobra, spróbujmy przez środek przejechać na prostych kołach. To mnie właśnie, no, śmieszy mnie to, że tu jest taki tablet, jakby, nie wiem, w Mercedesie jakimś najnowszym, czy innym. Nie wiem, kto ma taki jeszcze. No ale wiecie, o co mi chodzi, nie? O, mam tutaj czas 10:08, przejechane 470 ileś metrów. Dobra. Możemy już sobie wykręcić. Wow, dobra. Najłatwiejsze zadanie to chyba będzie z tym, żeby nie uszkodzić pojazdu. Najtrudniejsze to, żeby nie wjechać na przeciwny pas ruchu. I ta kamera może być myląca. Chyba. Ty, ja w ogóle dobrze pojechałem? Chyba tak. Czekaj, tutaj. Tu spróbujmy. Tu, to jak będę tutaj widział drogę, to muszę się kierować na lewo.
i później odbić w prawo. Spróbuję zapamiętać. Dobra, jadymy. Okej. Kurde, ale się steruje ciężko trochę. Dobra, zjeżdżajmy tu. Kurde, tu kłoda jest jakaś. Jasny gwint. Nie chcę się tu zakopać, bo nawet nie mam jak się wyciągnąć za bardzo. Dobra, spróbujmy bokiem tutaj przejechać. Okej, okej. Dobra. Kurde, w razie co ja nawet nie mam jak się wyciągnąć stąd. Sprawdziłbym teraz, ale nie chcę teraz sprawdzać. Bo najgorzej to jest stanąć w miejscu, nie? Teraz. Bo spóźni się ten ciężar i... No, usiądziecie klapą. Dobra. W razie co, tu mamy tutaj drzewka na prawo. Powoli, powoli, ale... Dobijemy targu, że tak to ujmę. Nie gadaj. O, dobra, dobra, dobra. Dobra, trochę wykręcić w tą stronę. Dobra. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Kurde, co tam jest? Jakie błoto. Dobra. Lusterka działają? Nie działają. Szkoda. Chyba, że ja mam je wyłączone w jakiś sposób. Nie wiem, nie kumam, nie rozumiem. Możliwe, że nie. Dobra, nagrywa się. Dobra, spróbujemy pojechać środkiem na prostych kołach. Chociaż to jest woda, ale... No, bokiem to nawet nie mam jak to jest bardzo przejechać. Więc spróbujemy na prostych kołach. Dobra. Złapało trochę przyczepności to. A jak są wycieraczki? Nie wiem. Wolę teraz na razie nic nie klikać. Nie. Prostuj koła. Prostuj, prostuj. Nie wiem, czy skręcam, czy prostuję. Chyba teraz skręciłem, więc... Dobra, prostuj, prostuj. Teraz są chyba proste. Nie wiem. O, jasny gwint. Kurde, nawet nie mam jak się ten... uratować wyciągarą. Dobra, spróbujmy wycofać. Spróbuję pojechać tutaj. Czekaj, to muszę w tą stronę. Dobra. Sprawdziłbym, co się tutaj dzieje, ale... Cholera jasna, no. Coś mnie rozniesie zara. Dobra, dobra, dobra. Jademy, jademy, jademy. No co jest? Coś się tam rusza, ale to tam... Kurde, jasna cholera, no. Spróbuję wyjechać tutaj. Ślizgłem się trochę. Muszę przyczepność jakoś złapać. O! O! No, dajesz? Dajesz! No było już. Ja coś czuję, że się tam tak srogo zakopałem. Coś już nawet chyba nie kręcą koła. Dobra, spróbujmy nawrócić mniej więcej tak. A jakbym tak się nawrócił? O! Dobra, do przodu. Nie, no nie ma... Nie ma wuja. Zablokowałem się przyczepą. No szkurde. To 100 tysięcy kasztanów. No nie mam jak tej wyciągary użyć. Mam nadzieję, że nam to challenge'u nie ten... Nie rozwali. Bo nie zauważyłem nic, że coś tam...
Nieudany challenge. Dobra, 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 jedziesz, 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 jedziesz. Dobra. Powoli, powoli. Ja pierniczę, no. Co ja tu odwaliłem, że się... Nie mam pojęcia, spróbujmy już wyjechać tu jakoś. Spróbujmy może się drzewem poratować. Jakoś. Spróbuję się zaczepić tu. Wow, jak ciągnie. Co jest? Dobra, wyjeżdżajmy. Do jasnej kurwicy, no. O co się tu mogę jeszcze zaczepić? Oto. Jedź, jedź. Jedź. Dobra. Jak mogę wyciągarkę... Nie mogę odczepić. Czy tak? Okej. Dobra, już będziemy. I tutaj teraz na lewo miałem chyba jechać. Nie? Co jest? Jedźżesz! Dobra, jadymy, jadymy, jadymy. Dobra, złap przyczepność na betonie. Że jesteśmy na tym betonie, bo ja nie wiem. Tu jest słup, nie chcę w niego wywalić. Dobra. Powinniśmy już być. Cholera jasna, jak się tym steruje. Dobra. Teraz zobaczmy gdzie. Tutaj na prawo. Dobra, ja sobie przybliżę mniej więcej coś takiego. Prawo, później lewo. Lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo. Tak jak awokado. Okej. Okay. Tak sobie skumam. Kurde, to już to prawo było? Tak. Jasny gwint, jak ja mam tu przejechać teraz? Nie irytujcie mnie, nie irytujcie mnie nawet. Dobra, małe zarysowanko chyba było. Nie wiem. Nie zdążyłem zobaczyć. Ale się chyba nic nie zepsuło. Dobra, teraz tutaj na lewo. Tak. Czyli tutaj. Tu. No tutaj, nie wiem czy to widzicie, ale pokazuję tutaj kursorem. W każdym bądź razie jadymy. Dobra. Dobra. I teraz prawo. Będziemy zaraz w domu. Jedź. Jedź. Kurde, no! Jedźżesz, chłopie. Nie wytrzymam. Dobra, już powinno być. No, chyba... Chyba ich coś pośmierdzieliło, nie? Ja pierniczę. Ja tu muszę nawrócić. Dobra, prostuj. Dobra. Co to było? Okej. Okay. Trochę się tam WTS-a kiedyś grało, to się tam... Mniej więcej... Co tam, drzewo leci? Czy co? Nie wiem. Dobra. BTS-a się trochę grało, ale ja nigdy na takim widoku nie... jak to się mówi? Nie... Nie cumowałem naczepy, że tak tujmy. Kurde, w ogóle inaczej! Dobra, nie w tą, bo to jest jakiś Zaporożec, czy co to tam jest. Dobra, teraz nawrócić w tą stronę.
Ja pierniczę, no. Nie zakopuj się. Żebym nie wykurzył. Żebym nie wykurzył w coś. Dobra. 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 Wyjdzie? Czy nie? Czemu? Co jest? Aha! Dobra, no to teraz to już małe piwko. Jeszcze? Trzeba pozycji, teraz musimy ją odczepić. Jak ja mam to? Aha, odłącz naczepę. Odjedź od naczepy, aby ukończyć wyzwanie. Dobra. Nice. Wyposażenie. 3 gwiazdki nam się chyba udało. Bo to jest... Co to jest? Osiągnięcie? Nie wiem. To mamy tak. 18 minut to zajęło. W ogóle. Zużyte paliwo 40 litrów. Przejechany dystans kilometr 25. I mamy tak. Nie uszkodź swojego ani żadnego innego pojazdu. Ukończono. Nie wyjeżdżaj na przeciętny pas. Okej. Okay. Udało nam się ukończyć wszystkie te. Wróć do menu głównego. Dobra, także myślę, że na razie będziemy sobie grać w... Jak to się nazywa? W te wyzwania. Dopiero później sobie zrobimy nie samouczek, tylko dopiero później sobie zrobimy kampanię, że tak to ujmę. Także ogólnie to jest 30 minut nagrywania, więc to będzie już chyba na tyle z tego pierwszego odcinka. Także jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapę w górę, jeśli jesteście nowi, to wiadomo, sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Możecie też wbijać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co, ja się z wami żegnam. Siema!